wtedy wyglądałem. Nie pamiętam ten dzień. Był mój dzień. To mój ojciec. Był oficerem Urzędu Bezpieczeństwa. Nie wiem, jak się wtedy zachował. Nie mówił mi. To Piotrek. Mój kolega z klasy. Tego dnia zaprzyjaźnił się ze mną. Nie lubił mnie przedtem. To ojciec Piotrka. Był przywódcą strajku. Nigdy się potem z nim nie spotkałem. To Zenek. On wiedział, o co chodzi. Nie miał nigdy wątpliwości. Pamiętam to. To był wyjątkowy dzień. 28 czerwca. Potem w moim życiu nic się nie zdarzyło. Co za pomysły? Zdejmijcie tornistry i usiądźcie. Tornister.
minuty, synku. Cię wpuszczą. A skąd mogłem wiedzieć, że w piwnicy jest matka z kistą? Zostawimy je u mnie. A wy co? Guza szukacie? Ja przecież tu mieszkam, nie? Po 20. A ten? Cooper. Idzie ze mną na Cembergaja. Banany z dżungli. A to? Kiełbasa z osła. Osła się nie je. Mówili, a ty za nią przecież miałeś być pod szkołą. Oni wszyscy poszli, te dzieciaki. A wy tu czego? On nigdzie nie pójdzie, on dostanie mieszkanie. No my wiemy, że dostał mieszkanie, nawet wiemy za co dostał. Ważne, że jest. Ale oni mu odbiorą, rozumiesz? Odbiorą mu. Przecież oni mu tego nie darują, a ja mam dosyć spania za zasłoną i słuchania chrapania jego matki. To ci każe gadać, co? No to ci każe. Miedli jęzorem jak kopnięta. Mają rację. Mają szczuny rację. Dałem się kupić to. Ważne, że jest. Ważne jest, że wasz Piotrek bryka z drugimi po ulicy. Przecież miał być w szkole. Uciekł. Nie zdjęli tornistrów. Z
nauczycielka, to o czym ty z nią gadasz? Pierdol. Chodźmy. Panie kolego, może kolega ma... Mnie to wygląda na demonstrację. Demonstracja w Poznaniu. Kolego. Nie szuka. Darek! Wyjdź natychmiast! Słyszysz? Dam rozkaz! Darek! Wyjdź! Muszą być blisko. Na pewno w naszej dzielnicy. Mama też szyje na Zingerze. Jak z pepeszy. Został w szufladzie. Ojciec tak się dzisiaj spieszył. Mój ojciec wyszedł, jak było jeszcze ciemno. Może się spotkali. Na co czekamy? Ci dwaj w twojej bramie też na coś czekali. Może na nas? Może tata powiedział, że zginął mu nabój? Henryk! Wyjdź natychmiast! Darek! Darek, byłaś! Thank you.
czekamy, aż przyjdą z nami gadać. A po co my właściwie chcemy z nimi gadać? Co to są, papugi w zoologu, żeby z nimi gadać? Oj, Zenek, Zenek, jak sam to mają gadane, sam się o tym przekonałeś, a nie gadali, to zrobiłeś jak chcieli. Bo ja nie mam gadanego. To co, chciałbyś haubicą w zamę? A dlaczego nie? Po co byś wypłoszył, kwa stwory jakie? O, on też nie ma gadanego. Wszyscy są, nikt nie siedzi! Dara! Tu czekamy! Tu czekamy! Nie rozładzić się! Na więzienie! Moim przyjacielem? Przecież jestem twoim przyjacielem. Nie bijcie, przecież nie grałeś ze mną w Simbergaja. Nie lubiłeś mnie. Lubiłem. Zostaniesz? To dobra. Zostanę. Się. Tylko wydać. Na głowę.
przy zalogu. Mieszkania 15. No, no, powiedzcie mojej matce, że nie przyjdę na obiad, co? Dobrze. Wysoki parter. Do widzenia. Mieszkanie 10. 10! Na domek! Na domek! Na domek! Na domek! Przecież panowie, to nie dziecinna grzechotka. Czyż to jest regularna... strzelanina? To kolega miał na myśli. Właśnie, właśnie. Kto strzela? Do kogo? No? Ktoś przecież zabrał klucz od wagonu. Ktoś odłączył lokomotywę. Ktoś wiedział, co robi. Na razie napawa optymizmem, że nigdzie nie widać niemieckich mundurów. I co pan, panie kolego? Zastanówmy się, co możemy wydedukować na podstawie naszej wiedzy i obserwacji. Tylko błagam, prędko. Profesorze, sytuacja strajkowa w Poznaniu była już od dawna. Ależ oczywiście, robotnicy chcieli podwyżki, nie załatwili. W Poznaniu? Niemożliwe. Tak, to znaczy, że się nic nie dzieje. Dzieje się, dzieje, dzieje. I nic nie możemy zrobić. Tak? A co by pan zrobił, gdyby pan mógł? Pytam tak czysto teoretycznie, na podstawie takiej zabawy mózgowej dla zamykanej profesury. Ja? Ma pan może węgiel? Proszę pana! Dzień dobry. Dzień dobry. A powiedział, to znaczy pan syn, że nie przyjdzie na obiad. Zobaczcie. Chwileczkę, chwileczkę. Naprzeciw jest zolot, nie? No, w nocy budzą mnie ryczące lwy. A rano egzotyczne ptaki robią taki harmider, że wydaje mi się, że jestem w dżungli. Świeca po szufladach szuka! Broni się nie oddaje! A skąd ty go wiesz? Tata mówi. A twój tata się na tym zna? Mój tata siga... w rogu. Jaki w rogu? Nas? Nas siga? Słuchajcie, jego ojciec nas ściga. A gdzie on jest? Gdzie siedzi? Pójdę mu wytłumaczyć, że się myli. Kiedyś zrozumiesz.
przyszli bez biletu. Nigdy nie byłem na targach. Taka szansa. Piotras! Piotras, ty świnio! Się napatrzysz.
dzisiaj rządzi kto inny. Zamknięte ma być. Żony i dzieci pilnować. No! Święto! No i gdzie leżysz, co? Skrzydła masz? Jasne, że mam! Jestem ptakiem! No to próbaj! Co? A pani Zosia nie zryła mnie dziś tornistra! Kopała i puściła! Boi się mnie! Twoja klasa nie zryła tornistru? A twoja pani to pani Zosia, tak? Och ty mordy.
południe. Zrobiliśmy wszystko, cośmy mogli, a teraz szluz! Nie, to jest ale zamek! Nie chcieli wszyscy dawno! Jeszcze raz nas oszukali, nikt nie przyszedł! Ja tam od razu wiedziałem, że premier ma nas w dupie! Idę! Dokąd? Do domu! Co ty? Trzeba iść! To dopiero początek! Początek czego? Czego? Masz strajk! Trzeba rozpieprzyć, kurwa, wiesz co się robi? Do domu idę, do domu! Co? Odejdź! A co to tyle ludzi przyszło z domu, a ty to? Do domu? Ty! Czyś ty to reszty skupiał? Na co ci giwera? Jezu! Niczego ze szczyna znaleźć nie mogłeś? Czekaj mały do domu, bo cię matka ze świecą po kątach szuka! Daj mu spokój, to jest fest szczur! Stary Darka na UB pracuje! Chłopku! To się będzie żyć, nie ty! Co pan taki wrowny? Co pan taki wrowny? Widzisz, co z nim zrobiłeś? Ej, ludzie, ludzie! Kiedy wy się porządnie myśleć nauczycie? No to przemów do nich! To dlatego, że nic o nas nie wiedzą! Nikt, cholera, nic nie wie! Czeski film! Już południe! Ja już swoje zrobiłem! Do domu idę! Kurwa, idę do domu! Do domu! A ja jeszcze nie! Jadę do radia! Muszą się ludzie... ludzie dowiedzieć, co się dzieje! Weź kawałek jakieś szlaki! Jedź! Słucham panów. My... Zenek, trzeba ludziom powiedzieć, co się dzieje w mieście, nie? No. A mianowicie, co powiedzieć? No... No niech żyje wolność, nie? No. Tak skończysz, tak powiedzieć. Spocznij. To nie jest hymn narodowy. Po hejnale mamy 20 minut dla Wielkopolski, ale nie otrzymałem żadnych informacji. Pierwszym zbliża się 12:00. Dopiero południe. Co będzie wieczorem, jeszcze nie wiem. Nie chcecie być pierwsi? Wojna Europa, głos wojny i Polski. Zwalili pańczynę! Zwalili pańczynę! Zagłuszanie zwalili. Jubileusz naszej rozgłośni. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Co tu robi? Proszę pani! A ty co tu robisz? Gdzie zgubiłeś Zenka? Na placu. Odjechał na motorze i tyle go widziałem. Tyle go widziałeś. Tyle go widziałeś, ile cię obchodzi. Co ja teraz powiem dzieciom w szkole? Awantura w całym mieście. Był sąd, sądu nie ma. Było więzienie, więzienia nie ma. Były rodziny i rodzin też nie ma. Kto ci dał prawo, no kto? Zalek był uzbrojony! Nie ja! Nie ja, do kurwy nędzy! A co drugie powstanie warszawskie chcieliście zrobić? O pierwszym nie wolno mówić, a oni robią drugie. Co mi tu pali? Pierwszy jakiś powstaniu! Na +7 mamy tyle broni, że moglibyśmy rozpieprzyć to całe miasto! 2 godziny byłoby nasze! A ten skąd wasze premier? Stawki za nadgodziny, normy! Co? Trudno wam się przyznać, że tu tylko o pieniądze chodzi! Tak, ma pani rację, tu chodzi o fejmy!
Zawsze chodzi o obejmy! Jak świat światem zawsze chodziło o pieniądze! Bo on się wokół tego kręci! O, to nie rozumiem pretensji do Zenka! Wódź to mieszkanie dostał jak łapówę! Wózek go nie wywalczył! Dlatego teraz biega z Giverą jak szalony po mieście z 12-letnim synem Ubeta! Zdatkiem? Zdatkiem! Zdatkiem, frechowny szczur! Niech ja go jeszcze raz dorwę! No co się dzieje w takim razie z Piotrkiem? Z moim? Swoim, z twoim, ty nie widzisz jak zamieszałeś? O Jezu! Proszę pani, przecież ten gówniarz miał Giverę! Spuści. To gdzieś te lumpy muszą być. Nie wiem. Byli. Idziemy. Czołg! Teraz rozpieprzą UB! Thank you.
szalupy? Czy może domino cinglo nie ma? Ludzie! Oni mieli tylko ślepoki! Ze ślepokami na nas jechali, to jak my mieli strzelać? Ślepokami! Jak to ślepokami? Na nos ze ślepokami? A wiecie czemu? Bo oni nie wiedzą, w którą stronę wojsku będzie strzelać! To co? Mieli im dać ostre naboje? Proszę o przyjęcie do organizacji! Proszę o przyjęcie do organizacji! Przyjęty! 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 Zrodziło ci się w domu, Stachu? Jedź mi lają z takim gadaniem. Gdzie Piotrze? Szukam szczuna. Stary, ja powiedziałem tylko kilka chwil. Pomagał mi rozmawiać żołnierzy przy zoologu. Tyś chyba całkiem zdurniał. Ty mu na to zezwoliłeś? To co z niego wyrośnie, jak on już teraz giwery odbiera? A Darek może on coś wie. Jest w przyczepie. Nie ma go w przyczepie. Kogo też nie ma, ma twoje sprawy. Przestań pieprzyć! Jak on ma mieć swoje sprawy? Oni mają swoje sprawy! Oni mają dzisiaj wszyscy swoje sprawy! Dzisiaj się o tym dowiedzieli! Przestań pieprzyć, bo to nie na moje nerwy. Czego ty ich uczysz, Zenie? Czego ty ich uczysz? No to ty powinnaś wiedzieć, czego ich uczę. Ty jesteś nauczycielką i ty masz maturę, nie? No właśnie. Czy ty masz rozum, Zenek? Czy ty wiesz, czy im synem jest Darek? Przecież on wszystko ojcu doniesie. Czy ty to wiesz? Oddaj to, proszę cię, oddaj mi, chodź. Przecież ty jesteś porządny człowiek. Ty chcesz porządnego życia. Nigdzie nie pójdę. Zenek. Nigdzie nie pójdę. Tylko mi nie mów teraz albo nigdy, dobrze? Teraz albo nigdy. Czy od mieszkania i tak bym nie odebrał. My, profesorowie polskich uniwersytetów, jadący na kongres do Szczecina. No już po wszystkim kryzysem. Staliśmy się mimowolnymi świadkami. Świadkami czego, przepraszam bardzo? Czego mianowicie świadkami staliśmy się? Z tego peronu. Panie kolego, jeśli pan się boi, to nie musi pan czegokolwiek podpisywać. Oczywiście. Drogi panie kolego, jeżeli ja na przykład podpisuję się w indeksie, to zaświadczam, że odbył się egzamin. Znaczy, że byłem świadkiem egzaminu. Natomiast czego świadkiem jestem tutaj? Proszę łaskawie powiedzieć. Pan kolega je kanapkę. Ja jestem świadkiem, że je kanapkę. A czego jestem świadkiem tutaj? Nie,
mama chciała nas cukierkami. Pod zrogiem zawiera jej broń. Nie wiem, czy znalazła. Szukała. Proś swojego Boga. Tak chciała cię. Otwarte. Nie ma nikogo. I kogutko. Boisz się? Tam, w bramie. Leży. Ten, co nas wysłał do matki, chciał przeprosić Pana Boga. Przepraszałeś kiedyś? Wieczorem, przy pacierzu. Jak to zrobić? Trzeba iść do kościoła. Wystarczy? Do czego? Żeby przeprosić? Nie. To za mało. Trzeba się pomodlić. Przed ołtarzem. To chodźmy. Łazisz. To Grzych. Widzisz? On też tak leżał. W ramie. Czy Bóg może tak leżeć? On umarł. Umarł. Bóg nie umiera. Chodź. Umarł. A ty nic nie wiedziałeś. Nie wiedziałeś. O kim ty mówisz? Idziesz. Jeszcze nie pomodliłeś. Nie przeprosiłeś. Tej wolności Chrystu jeden. Przecały cię w kościele nie spuszczę. Ale możesz się pomodlić, aby mało bolało. I namódź się żarliwie.
Tyle ci powiem. Thank you.
chodzi? Palić? Nie. Ani się waż. Pójdę pogadam z nimi, przecież my gówno wiemy, o co tu chodzi. Kurwa, tak nie może wyglądać amerykański desant. Uciekaj stąd, słyszysz? Szybciutko. Synciu, weź go do domu. Ja wiem. Oszukaliśmy ich. No. Wygrywają. Mogliśmy go tylko zabić. Tylko go zabić. A oni mogą? Mają to wpisane do dowodu? No. Nic więcej. Nic więcej. Nic więcej, nic więcej. A normy, które dostaniemy w przyszłym roku, to co? A podwyżki za miesiąc? Dostaniemy. Sześciutko, czegośmy chcieli. A ja marnuję czas.
nie puściła. Uciekliśmy. Była na swoim miejscu, ta wasza pani. Co to znaczy? Ty jesteś na swoim miejscu. Nie jestem. Nie mam mojego czołgu. Przecież to będą twoje czołgi. Oni nie wiedzą. Mieliśmy iść do domu. No dobra, dobra. Cześć, dziadku. To jest pan czołgista. Weź go do domu. Tata kazał. No chodź, chłopie. Alfar. Chodź. Pobieg. Chuntwo jeden. Pobieg. Śpiewali. Pewnie. Pewnie pobiegł za nimi. Ale bajzer dzisiaj, ale bajzer. W 1918 też był taki bajzer. I no zimniej. Figa z makiem. Jeszcze dzisiaj coś usłyszymy. To przecież strajk. Ludzie nie nauczeni. Przecież nie jesteśmy w niemieckiej niewoli. Tylko bruskiej. Uspokój ciotkę. W 18 roku to państwo było pruskie i wojsko pruskie. A to? Jakie? No to sobie popatrz. To co? Pojadłeś się. W takim razie... Kto jeździ czołgami? Kto strzela? Kto zabija? No kto? Z Piotrkiem. No wiesz co, najpierw coś chcesz od niego, teraz ode mnie. Ja nic nie wiem. Jak mogłeś go tak puścić? Sam poleciał. Myślisz, że się pytał? Jak mi nie wierzy, to pogodaj z kadawem. Gdzie to masz? Gdzie to masz? On mnie zna! On mnie zna!
zostaw ją, zostaw. Co, ona cię zna? Co, ty idziesz na takie bajery? No zna. My się dzisiaj wszyscy znamy. Kto ty kurwa jesteś, ten? Od razu powiedziałem, że to się zje tak. Nie wierzysz mi? No ty już mi nie wierzysz, tak? Co, mam ci flepy pokazać? No właśnie, ty kto ty jesteś? Jak się nazywasz? Co ty myślisz, że ja szczył jestem? No dobra, dobra. Ja nie mam dokumentów, ale mam przedziałą na mieszkanie. Masz. Co ty mi dajesz? Powiedz po raz dzisiaj wszystkim z gnoju. Ja, ty, my wszyscy razem. Nie wiem. Aparat, gdzie jest aparat? Nie wiem. Słyszysz? Jedą czołgi, no. Sfotografuję, no masz, rób! Co to miraż? Kurwa, oni już są, a my bez butelek! Uważaj! Szczony! Nie ma go. Nie ma jego piórnika. Nie ma jego kredek. Nie ma jego stopnia ze sprawowania. Siedzi. Nic. Nic więcej. Idź. Idź, ja go popilnuję. Słyszysz? Słyszysz? Morderco, miałeś odwagę go zabić? Dlaczego? Skurwysynu! Skurwysynu! Dlaczego? Chcę zobaczyć twoją twarz, słyszysz? Chodź! Zabiję cię, słyszysz? Pojechaliśmy po ślubie do świętego obrazu w Wilnie i padał deszcz, a mimo to, a potem była wojna i też przetrwaliśmy. Ciężko było, ale cóż, dawiłby sobie radę. Stachu był w lagrze, pisał listy, Krieg zu Gefangenen Post. Też przetrwaliśmy. Wrócił. Dopiero wtedy mogliśmy mieć dziecko. Urodził się Piotrek. Ciężko było, ale daliśmy sobie radę. A potem Stachu, kłopoty w robocie.
Obiecali podwyżkę. Nie dali. Stechu się upomniał. Dla wszystkich. Pojechali do stolicy. Dali im kanapki z łososiem, z kawiorem, z kiełbasą z osła. Obiecali. Potem odwołali. Też wytrzymaliśmy. I teraz też wytrzymam. Jak się wali, jak strzelają, jak się boją. Też wytrzymamy. Bo tak musi być. Bo tak już będzie. Będą się mścili. Też wytrzymamy. Tak właśnie będzie. Będziemy się nienawidzieć. I tak umrzemy. Kurwa! Wypraszam sobie takie słownictwo. Chcesz nas zgubić? Chcesz nas zabić? To moje czołgi, moje. Cały pług. Jezus Maria. Idę. Jesteś żołnierzem. Są tacy, którzy ci to przypomną. Jest zawsze wyjście. O, dostałem od chłopaka. Gdzie Piotrek? Pobiegł. Gdzie pobiegł? Pobiegł za klasą. Śpiewali. Idę z tobą. A ty, matka, szykuj sznur od żelazka, takie mównyki spuszczę, jak go znajdę, że ruski miesiąc popamięta. Spokojnie, ten skurwiel myśli, że ma już z głowy! Wstawaj, gnoju! Nie wymigasz się, baby! Krawaty! Krawaty! Mieli dosyć czasu, żeby się pomodlić. Pójdą do nieba! Ja ci dam na kolana! Za późno! Trzeba było myśleć o tym wczoraj! Thank you.
taki mały, podniósł sztandar. Tramwajarki go niosły rano przed UB. Upadł. Kto on? Skąd? Wariacja, czysta wariacja. Przyjdą te ludzie? Już są. I co? Gówno. To zobaczysz. Był jeszcze jeden przy ubeckich garażach. Ten, co to mówią, że go na krześle. Albo ja kurwa wiem. Był jeszcze taki w ambulatorium. Na nosach pod prześcieradłem. Szyi. A może się potknął? Może się wywalił? A jakie to znaczenie? Jakie znaczenie, pytam? Jeden czy dwóch? Siedmiu, dwudziestu, stu? Tu się przecież nic nie stało. Tu się przecież nic nie stało. Byłem w radio. Chciałbym nadać komunikat o wolności. Bo tu wolność była, nie? Mieliśmy miasto, rządziliśmy, nie? A ten redaktor, to on mówi, że on nie może teraz nic powiedzieć, bo nie wie, co będzie wieczorem. To ja myślę, że zawsze tak jest. Że co innego jest w dzień, a co innego wieczorem. Po co się tak rzucać? Po co się tak rzucać? Idziemy stąd. Weź tego! Gdzie miałem giwerę, a teraz jestem ślepy, nie? Zostawimy cię tutaj, na dużej sali, źle się czujesz. Dość już miałeś dzisiaj wrażeń. Podczepiają lokomotywę. Znaczy pojedziemy. Proszę szanownego grona. Myślę, że pora na jakieś podsumowanie, co? Podsumowanie to sobie kolega dziekan przeczyta w jutrzejszej gazecie. Nie napiszą. Napiszą, napiszą. Przecież to były targi, to się działo na oczach świata. Mam nadzieję, że nie ma kolega siebie na myśli. Nie. Przecież ja nic nie widziałem. Znaczy się, nic żeśmy nie widzieli. Klamki w sraczu. To obejrzałem z detaliczną dokładnością. Widziałem, jak go zabierali. To tu. Na pewno tu. Ale nie będzie pani na niego krzyczała. On ma dosyć, on ma wszystkiego dosyć. Nas, Piotrka, siebie, ciebie. Wiem, musisz mi mówić. A po co innego pchałby się na sam środek ulicy? Thank you.
śmiać. Kto jest z tobą? Taka jedna. Ładna. Windą na dół, w korytarz. Piwnica. Pusto. Pusto? A opatrunki? No wie pan, a co ma być w szpitalu? Karabiny? No, no, a gdzie ten wózek? Jaki wózek? A teraz popilnujesz, dobrze? No dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Nie wiedziałem. Nic. Nic! Słuchaj, siedzimy tu już 3 godziny. Patrzymy sobie w oczy. Chyba jednak coś powiedziałeś. Nie rozmawialiśmy. Pan nie pytał. Boisz się? Czego mam się bać? Czego? A
nie podpaliłeś czołgu? Nie zabiłeś? Nie kradłeś? Czego wy chcecie? Ty nie rób ze mnie idioty. Skąd miałeś kontakty z Niemcami? Co twój syn robił na targach? Jak nawiązałeś kontakty szpiegowskie? Ile ci zapłacili za to, żeby to zacząć w czasie targów? No! A czy pan mówi? A skórka od banana, a drogie salami. Podobno wyszliście z fabryki, bo za mało zarabiacie. A więc skąd miałeś tego banana? Ja? Co ja miałem? Jakiego banana? Kapel! Weźcie go. A ten pistolet, lepiej, żeby twój mały więcej się nim nie bawił. Jaki pistolet? Na pewno nie jego. Wiem, wiem. Teraz to ty się martw, chłopie, martw się. Tego, co go przesłuchiwałem. Niech idzie. Staku. Kaczmarek. I wydaj mu wszystkie rzeczy.
też. Strasznie jasno. Lepiej? Lepiej. No. To gdzie idziemy? Na nasz pierwszy spacer. Pociągi! Są megafony, wszystko słychać. Widać. Idziemy.